Jeszcze zanim zaczniesz oglądać ten film, mordeczko, to chciałbym ci przypomnieć, żebyś zasubskrybował kanał, jeżeli ten film ci się spodoba, aby nie przegapić kolejnych odcinków z FIFA i nie tylko. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne końce na każdą platformę, najlepsze ceny oraz nowe, bezpieczne metody dostawy. Użyj kodu ADRIAN, aby otrzymać 5% zniżki. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Siemanko, z tej strony Adrian i witam was w najprawdopodobniej najbardziej udanym dla mnie openingu w FIFA 18. To co się działo przechodziło po prostu ludzkie pojęcie. Otworzyliśmy sobie na streamie 10 paczek z PTG, z czego większość to były walkouty, ale słuchajcie jakie! Działo się na tym streamie bardzo, bardzo wiele rzeczy i dzisiaj zobaczycie 10 paczek z PTG, a także najlepsze paczki z ulepszonej złotej wymiany. Chyba tak to się nazywa. No i słuchajcie, mega by mi było miło, gdybyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli wam się on spodoba, tym bardziej, że myślę, że trafy jakie tutaj są zasługują na to jak najbardziej, a szczególnie ten jeden traf, bo jest naprawdę gruby. Także no co, byłoby mi bardzo fajnie, pokazalibyście mi tym, że doceniacie moją pracę i tak 3500 tych łapek byłoby naprawdę mega dobić. A teraz już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania piona paka dla czatu. I co będzie w takiej paczuszce dla czatu otworzonej właśnie? Są ekrany, o proszę. Okej, okay, kogo mamy od czatu? Francja. Bramkarz. Hugo Lloris! No Hugo Lloris! Walkout w pierwszej paczce dla czatu. To się nazywa, słuchajcie, paczuszka. To się nazywa robota. Mamy Hugo Llorisa niewymiennego w paczce. No elegancko, słuchajcie. Ci paka dla czatu za 1500 łap w górę. Pyk. Jedziemy. Zobaczmy, co wyleci w paczce dla czatu. 25 tysięcy monet jest ta paczka warta. I uwaga! Są ekrany, są ekrany. I czy to jest inform? Nie, dobra, wydawało mi się. I kto to jest? Hiszpania. Oj, to będzie słabo. Aj, Diego Lopez. No dobra. Ale są ekrany w paczce dla czatu. Nie ma źle, nie? Nie ma źle. Stabilnie. Otwieramy pierwsze 5 paczek niewymiennych z PTG. Później będą jeszcze 4 albo 5 paczek z wymiennymi PTG. A teraz lecimy z paczką w ciemno. Lecimy. Otwiera się to. I zobaczmy, co będzie. Ja mam nałożoną bluzę, słuchajcie, na monitor, żebym nie widział, co leci. I patrzę na czat. Co będziecie mi... Co będziecie mi pisać? Jaki Gonzalo Higuain? Co wy gadacie? Jeszcze się paczka chyba nie otworzyła z tego, co mi się wydaje nawet. Higuain, Messi, Willian, Higuain, lol. Jak Higuain? Silva, to jest Silva, 100%. Silva, Wagner, Silva, dobra, to jest Silva. Tak, to jest Silva, tak myślałem, no. No overall chociaż ma spoko, będzie do przepalenia na wymienne, nie? Bo 8-4 overalla to robi swoje. No i co? Lecimy, druga paczka z PTG z wiosny, pyk. Tym razem już patrzę, kto to będzie. Okej, okay, jedziemy. Jedziemy po coś dobrego. Portugalia PS? Sporting? To jest Martins? Okej, okay, no dobra, już się wystraszyłem, że będzie Silva drugi raz. No Martins to już jest trochę gorsza sprawa, z tego się cieszyć nie mogę. Z tego się cieszyć nie mogę. Trzecia paczka PTG z wiosny niewymiennym. Leć, bez przedłużania. Trzecia paczuszka, no słuchajcie, coś dobrego. Ktoś taki, kto naprawdę mógłby mnie ucieszyć. I to tak mocno, mocno, jaka flaga. Argentyna, napastnik, Inter i to jest Icardi. To jest Icardi 88. No tutaj nie mogę narzekać. Nie, nie, nie. No nie mogę narzekać. Nie będę narzekał, bo to jest taka przyzwoita karta nawet, nie? Także czwarta paczuszka z niewymiennym PTG z wiosny, tym razem w ciemno. Czat pisze mi, co trafię. Jedziemy. Paczuszka się otwiera. Ja nic nie widzę. Widzę tylko to, co mi napisze czat. Także na nic nie patrzę. Ta koszulka niech mi zasłania to wszystko dokładnie. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje i kto tam jest. Pisze mi Higuain. Ja widzę, że to jest jakaś próba oszustwa. Próba oszustwa jest na czacie. Higuain, Sterling, Icardi, XD, XD. Czemu piszecie XD? Sterling, duplikat, nie. Bertrand, Bertrand, dobra, to jest Bertrand na 100%, no poszedł spamik i mamy Bertranda. Mamy Bertranda, no dobra, no. Oj, no nie jest to szczyt moich marzeń, co prawda. No niech będzie. Lecimy. Ostatnia paczka z niewymiennym PTG z wiosny na dzisiaj. Później będą jeszcze wymienne, ale co nam w tej ostatniej niewymiennej wyleci, zobaczymy. Byle nie duplikat i byle ktoś taki 85+, to bym był zadowolony. I uwaga, tym razem to nie jest paczka w ciemno, tym razem wszystko widzę. Jaka flaga? Niemcy, SP,
Szalkę i to jest Gorecka! Okej, no powiem wam, że tego pana to ja przepalać nie będę. Bo to jest zawodnik, który się prezentuje naprawdę dobrze. No to jest ktoś, kogo nie przepalę, słuchajcie, ewidentnie. No Gorecka wygląda świetnie, spójrzcie na statystyki. Normalna jego karta jest całkiem przyzwoita, a co dopiero taki Gorecka. No naprawdę, naprawdę, tutaj muszę powiedzieć, że to jest zawodnik dobry. Także okej, słuchajcie, widzowie wbijają ciągle te łapki, ja nie nadążam z paczkami dla nich, bo co 500 jest jedna, tak jak już wcześniej mówiłem. Także umówiłem się z nimi, że zrobimy sobie po prostu opening 14 paczek. Takich oto, z dwoma rzadkimi zawodnikami, jeden co najmniej 81 overalla w środku. Na YouTube zobaczycie tylko te paczki, w których będą ekrany, tak? Żeby było jasne. Jedziemy. Paczka dla tych dwóch ziomeczków, Janusz, Andrzejak i Mazur. Zobaczymy, czy coś mi dobrego przyniesiecie. No są ekrany od was, chłopaki, więc to jest pozytywnie mega. Argentyna, SO. No, Musacchio tylko, ale no, nie będę narzekał. Okej, są ekrany, bardzo fajnie. Hiszpania, i to nic dobrego nie będzie, nie ma szans, że to UDH, to jest Asenjo. Okej. Lecimy, paczka dla Wikusi i dla Benia, zobaczmy co tutaj będzie ciekawego. Okej, są ekrany, no jak są ekrany to ja takie coś lubię i szanuję. Belgia, SN, no i to jest Mertens, no słuchajcie. 87 overall. Dries Mertens, czy czegoś można chcieć więcej? Jak najbardziej fajna paczka, wielkie dzięki za taką pakę, szczęśliwa. I są ekrany, bardzo ładnie, to mi się podoba. Ktoś dobry? Niemcy, LS, Paris Saint-Germain, to jest Draxler, no dobra. No dobra, niech będzie Julian Draxler, to nie jest zła paczka. I co? I są ekrany, kolejne ekrany, trafiamy ekrany za ekranami teraz w tych paczkach. Argentyna, SO i to nie będzie już nikt dobry, to będzie tylko Musacchio, cokolwiek, ale słaba paczka i chyba jeszcze duplika na dodatek. Jedziemy z tą paką. I teraz muszą być ekrany, nie? Muszą być. No są, w końcu, pięknie. Ktoś taki 85+, byłbym zadowolony. Francja, SPD, Everton, no też Nader Leon, a nie Kante, no niestety. Okej, słuchajcie, pierwsza paczka z wymiennym PTG na dzisiaj, na moim drugim koncie, na tym głównym zrobimy sobie 4 takie paczki z wymiennym. Mam nadzieję, że będzie coś dobrego. To jest paczka w ciemno, nic nie widzę, będę liczył na to, patrzył na to, co mi czat napisze, co trafiłem, także jedziemy. I paczuszka się otwiera, tak mi się przynajmniej wydaje. Uwaga, jaki to będzie zawodnik? Piszcie mi tam na czacie, jaki to będzie zawodnik. Oj, coś czuję... Coś czuję, że to będzie ktoś powyżej 8-4, ale bez szału. Bertrand, Savic, Higuain, Thiago, Savic, Higuain, Milinkovic, Savic, Icardi, Bertrand, Sterling, Bertrand. To będzie Bertrand. To jest Bertrand, 100% obstawiam. No i tak, to jest Bertrand. No dobra, trudno. Trudno się mówi, słuchajcie. Także okej, słuchajcie, 4 obiecane paczki wymienne z PTG. Zobaczmy co tam będzie, no ja mam nadzieję, że coś fajnego trafimy. Przydałby się jakiś traf taki powyżej 200 tysięcy. Chciałbym zawodnika powyżej 200 tysięcy wartego. To jest taki cel na ten opening, także pierwsza paczka leci nie w ciemno. Następna poleci w ciemno, bo czat tutaj bardzo chce. Kogo trafimy? Uwaga, na spokojnie, bez emocji, bo ja wiem, że raczej to nic dobrego nie będzie. Niemcy, SP. Szalkę, to jest Gorecka. To jest Gorecka. I to jest Gorecka wymienny. Niewymiennego mamy już w klubie, a tutaj nam leci Gorecka wymienny, czyli słuchajcie, 200 tysięcy do przodu. 200 tysięcy do przodu. Idealnie się to złożyło, mamy niewymienny duplikat w klubie. Także perfekto. Gorecka na listę transferową. Nic nie widzę, słuchajcie, widzę tylko czat, który pisze mi, co tam wyleci. Paczka chyba się już otwiera i patrzymy na czat. Piszcie, co trafiłem. Zobaczmy. Piszemy Savic, ja tu widzę już jakiś spisek, nie zgadzam się na ten spisek. Piszemy Savic, no ja wam dam. Dawać mu trolla, Brazylia, Savic, Ronaldo, Sterling, Griezmann, Higuain, Jesus, Higuain, Ronaldo, Icardi, Thiago? Wszyscy piszą Thiago, kto to jest? Uwaga! I tu jest Thiago 89! Ależ opening!
Ależ nam dropią te PTG, Goretzka, teraz Thiago. No przecież to zwariować można. No dobra, no to nie jest jakiś tam podniecający mega zawodnik, bo on kosztuje około 80 tysięcy. Ale jednak 89 overall, no to jest dobra paczka. Słuchajcie, trzecia paczka z wymiennym PTG. Póki co te paczki naprawdę szczęśliwe. Goretzka wymienny, a także Thiago. Kto będzie następny? No jakiś 8-5 plus znowu byłby na pewno czymś fajnym, ale czuję, że teraz też słabszego nam dropnie, ewentualnie ta ostatnia paczka będzie szczęśliwsza, ale zobaczmy. Serbia? SP? I to jest Milinkovic-Savic! To jest Milinkovic-Savic! Ale nam dropi! Ale nam dropi! Co tu się dzieje? Ile on kosztuje? Z 300k? No dokładnie, słuchajcie, z 350 tysięcy dostaniemy za tego zawodnika. 350 tysięcy dostaniemy za tego zawodnika. Najlepszy opening w tej FIFA. Dwa razy Goretzka, Thiago, Milinkovic-Savic. No jak zobaczyłem tą Serbię, to sobie myślę, ktoś musi być w PTG jeszcze inny z Serbii. A tu Milinkovic-Savic. Dobra, lecimy. Ostatnia paczka z wymiennym PTG. Paczka w ciemno to jest w ogóle. Nie widzę monitora, czytam czat, co mi napiszecie. Patrzę na czat. William, Sterling, Higuain, Aleksandro, Higuain, William, Jezus, Higuain. Strasznie dużo ludzi pisze Higuain. Giroud. Nie, to jest Giroud. Ten Higuain to jest wkrętka, to jest na pewno Giroud. I tak, to jest Olivier Giroud. Co oznacza, że możliwe, że zrobimy sobie jeszcze NSPC o PTG, ale nic nie obiecuję. Lecimy, gwarancja jednego wiosennego kandydata do sławy, czyli PTG, bonusowa paczuszka, miało jej nie być, ale jako, że tam Giroud mi wyleciał, no to zrobiłem sobie z niego jeszcze jedno SBC w niewymienne, tak, to jest niewymienny zawodnik, jedziemy. Ktoś fajny, też by się jeszcze przydał, taki drugi Milinkovic, czemu nie? Dobra, patrzymy co się dzieje. Anglia, LO Bertrand, kurde, myślałem, że będzie może Sterling. No dobra, no to ostatnia paczka nieudana.